Rycerze Wiosny przystąpią do piłkarskiej wiosny niepokonani. Czwarte zwycięstwo w piątej grze kontrolnej tej zimy. Z nami Kibu Wikunia. Panie trenerze, jakie wrażenia po tym ostatnim test meczu? Taki dla mnie był bardzo dziwny mecz. Dobre rzeczy, też do rzeczy to musimy poprawić. Dużo materiału, no? To będziemy analizować. Ja pierwsza połowa, jeśli chodzi o grę, nie byłem zadowolony. Dlatego, że było dobre akcje, ale też Czecinów zrobił też akcje bramkowe, to ostatni mecz nie było. No? Czyli mieliśmy piłkę, ale nie był mecz pod kontrolą, jeśli chodzi o było akcja na jedna strona, akcja na druga strona. I ja nie byliśmy takie spieczy, nie? Widać jak biegaliśmy, nie? Chyba też no, pracowaliśmy ciężko cały tydzień i nie byliśmy takie spieczy. Ale bo, jak mówię, to dobre rzeczy i rzeczy do poprawy. I druga połowa podobna, ale wydaje mi się, że byliśmy ten mecz pod kontrolą, jeżeli chodzi o przeciwnik, nie miał tego, chyba miał jedna sytuacja na stałe prawie grę i jedna strata to miał na początku, druga połowa, to traciliśmy piłkę otwarcie, Dawid, i potem no, my mieliśmy sytuację, robiliśmy dobre akcje, ale nie strzeliliśmy, tylko strzeliliśmy jedną bramkę na stałe prawie grę. Poprosimy o pytania. Sporo drużyn te ostatnie sparingi przed ligą utajnia, zamyka. Wy tego nie zrobiliście, otworzyliście się, nie boicie się tego, że GKS Jastrzębie będzie miał łatwiej, żeby was rozpracować? Dlaczego? Dlatego, że nie zamknęliście, pokazaliście sparing, pokazacie jak gracie, pokazaliście jak grają konkretni zawodnicy. No, piłka nożna nie ma tajemnicy, małe tajemnicy, jeśli chodzi o... Dla mnie to, że ja wolę, to kibice może oglądać mecz niż zamykać mecz, dlatego my powiem, że ja nie wiem, kto będzie grał pierwszy mecz, no. I wtedy nie mamy nic, dla mnie zamykać mecz nie ma dużo sensu, nie. I... no. Kuba Tosik powiedział, że dobrze, że drużyna straciła dwie bramki, no bo to trochę wybudzi z takiego letargu samych wygranych, praktycznie sparingów, żadnej porażki, no i dzisiaj te dwie bramki nieco chyba sprowadziły na ziemi i pokazały, że jednak jest sporo do poprawy przed ligą i trzeba być cały czas skoncentrowanym. Ale my jesteśmy na ziemi. My jesteśmy na dziewiątym miejscu, to na ziemi musimy być, nie? I chodzi o... O, oczywiście, nie? Lepiej tracić dzisiaj niż na mecz ligowy, nie? Dlatego mówię, to są, mamy rzeczy do poprawienia. I też dobre rzeczy, nie? Taki... Będziemy analizować, co to było i będziemy pracować. Pracować dalej. Dla mnie ten okres był bardzo dobry, ogólnie. Dlatego mieliśmy dużo czasu i mogliśmy trenować na dużo aspektów, przede wszystkim taktyczne. I jesteśmy zadowoleni. Ale oczywiście liga jest inna i następny mecz jest już oficjalny i ciemne punkty. Cztery bramki, czterech różnych strzelców. To chyba może cieszyć, że te akcenty ofensywne, strzeleckie rozkładają się na całą drużynę, a nie tylko na jednego, dwóch zawodników. Tak, no tak, tak było cały okres, no dlatego Samu Corral chyba jest druga bramka, Samu, Ricardinho Che, Pirulo też druga bramka i Nacho pierwsza bramka, nie? Inne. Ale też mieliśmy Stipe, Juris miał sytuację, no, druga połowa, było Kielina, lewa strona, zrobił dwie dobre sytuacje, też Janek Kuzma, biegnięcie. No taki było, taki, no, tak my chcemy grać. No, nie ma znaczenia, to będzie serii bramki. Trenerze, skąd pomysł na 2 razy 60 minut? Dlatego chcieliśmy grać, było albo tak, albo grać dwóch meczów.
i nie było możliwości grać dwa mecze. Dlatego że graliśmy 2 razy 60 minut. No. I wtedy chcieliśmy dać minutę na sama drużyna. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry. A dzisiaj trochę strzeliście tych bramek, trochę straciliście. Ostatni sparing w Turcji z 5. drużyną Ligi Ukraińskiej pokonali w lidze Dynamo Kijów. Wiadomo, no w sparingach nie gra się 200%, ale wciąż dobrze tam wyglądaliście. Słyszałem od piłkarzy, że chwalił pan ich po spotkaniu, że był wysoki pressing i tak dalej. Nie można chyba powiedzieć, że tam był w 100%, mówię z Worską, obraz ŁKS-u, tak jak i dzisiaj. Znaczy, gdzieś to jest tam po środku. No, ja byłem bardziej zadowolony na ten mecz niż dzisiaj. To prawda. Dlatego było bardzo zespołowo, jeśli chodzi o, zgadzam się, wysoki pressing. Odbieraliśmy dużo piłek na połowę przeciwnika. Trudna drużyna. I dzisiaj było taki dobre rzeczy i źle rzeczy, nie? To był taki, nie był taki kompletny mecz, no. I strzeliliśmy 4, traciliśmy 2, mieliśmy sytuację, ale okej, okay, też jest inne warunki. I zobaczymy, gdzie jesteśmy. Będziemy widzieć pierwszy mecz, no. Ale ja jestem zadowolony, jeśli chodzi o drużyna, jest lepsza, dlatego mamy rywalizację. I teraz na każda pozycja jest rywalizacja i to jest na dobre drużyny. Ja dopytam jeszcze o coś, o czym pan mówił. Powiedział pan, że jeszcze pan nie zna tej jedenastki podstawowej. Czy ona się gdzieś podczas tych przygotowań nie wyklarowała? Kiedy tak to pan już podejmie tą ostateczną decyzję? Przed pierwszy mecz, nie? No oczywiście oczywiście mamy kręgosłupa, ale mamy taki... Są pozycje, to mamy inne możliwości. Możemy powiedzieć na 50%, no. I dzisiaj była dobra próba oglądać, nie? Ale cały tydzień też będziemy oglądać i będziemy robić taki później, ale jesteśmy blisko. Ale zawsze hierarchia zmieni się, nie? Jeśli chodzi o dzisiaj jest tak, zawsze jest, kiedy grasz pierwszy mecz, potem nie jest taka ta sama drużyna, kiedy zaczynasz pierwszy mecz, kiedy już grasz 10 mecz, nie? Zawsze jest. Dlatego zawsze też na okres przygotowania są piłkarze, mówiliśmy chyba w lato, no, to ja mówię, ja dam przykład o diesel i benzyna, nie? Są piłkarze, to potrzebują więcej czasu do złapać formę i są inne piłkarze, to od razu są w formie, nie? To ja dopytam jeszcze o ten najbliższy tydzień, jak będą wyglądały przygotowania do tego meczu w Jastrzębiu, czyli ile treningów, kiedy wyjazd, jak to wygląda? No, będziemy trenować od poniedziałek do piątek i lecimy piątek po treningu, no. Będziemy sobie trenować cały tydzień, tylko poniedziałek trenujemy po południu, dlatego potem mamy spotkanie, jeśli chodzi o online, takie spotkanie zawsze, jeśli chodzi o sędzia, no, to jest obowiązkowo i mamy o 17:30, dlatego będziemy trenować przed treningu na dwie grupy, mamy siłownia plus wojsko i wtorek, środa, czwartek i piątek trenujemy o 12, tylko piątek nie wiem dokładnie, dlatego zależy od która godzina jedziemy do Jastrzębia. Mówił pan o tym, że drużyna dzisiaj była nieco zmęczona, że te nogi były ciężkie. Mecz też taki rozciągnięty, trochę dłuższy. Czy nie boi się pan, że też trochę tak może być na meczu w Jastrzębiu, jeżeli ten tydzień też ma być dosyć intensywny i trochę tych błędów też jest do poprawy? Czy na ten pierwszy mecz ligowy te nogi będą niosły tak, jak powinny nieść? No, będziemy się gotować cały tydzień i cel jest bić się spieszy na mecz, nie? Ja już jeśli chodzi, cała praca zrobiliśmy, teraz jeśli chodzi o wymiar taktyczny, możemy powiedzieć, nie? Teraz będziemy od poniedziałek będziemy pasować na wymiar strategiczny, czyli jak grać przeciwko Jastrzębie, jeśli chodzi o fasę ofensywną, fasę defensywną, jesteśmy w ataku, obrona. Wszyscy zdrowi?
Szybsze zdrowie. Mieliśmy drobne problemy, jeśli chodzi o na przykład Javi Moreno, był chory cały tydzień i nie chcieliśmy trenować przed meczu i nie chcieliśmy ryzykować. Oczywiście Kamil Dankowski je powoli, ale dobrze idzie. I jeśli chodzi o Nacho Monsalve, Mateusz Kowalczyk, no, oni mieli drobne problemy cały tydzień i dlatego nie grali dużo czasu. Piotr Janczukowicz schodził dzisiaj z boiska ze spuszczoną głową. Czy to była raczej głowa spuszczona ze względu na niezadowolenie ze swojej postawy, czy tam coś zdrowotnego się zadziało? No, miał taki na tydzień taki drobny problem fizyczny. Dzisiaj czuł, ale nie było groźne i nie chcieliśmy ryzykować i dlatego robiliśmy zmianę. Nie? Powinno być normalnie na trening poniedziałek, dlatego wygląda to nie jest tylko, profilaktyczna zmiana, można powiedzieć. Z Ricardinho tak samo to wygląda, bo on został... Ricardinho. A Ricardinho. Bo on został zmieniony też przez Kowalczyka po takim, no trochę tam poturbowanym. Ale było ciekawe, dlatego zmiana była planowana na minuta 70 i 69, 30 sekund. Był taki problem, ale nie, wszystko jest ok. Mhm. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy ślicznie. Widzimy się na konferencji przed meczem z Jastrzębiem. Do zobaczenia.